Ciąża a zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Doktor nauk medycznych Alicja Hebda-Szydło. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielu lekarzy odradzało ciążę kobietom chorym na cukrzycę, uważając, że urodzenie przez nich zdrowego dziecka jest wręcz niemożliwe. A sama ciąża stanowiła tak ogromne ryzyko dla ich zdrowia i życia, że było to zdecydowanie przeciwwskazane. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło na lepsze. Cukrzyca przestała być dla większości kobiet przeszkodą w posiadaniu zdrowego potomstwa. Jednak mimo postępu medycyny, wysokiej jakości opieki specjalistycznej nad tą grupą pacjentek, ciąża u kobiet chorych na cukrzycę jest nadal poważnym wyzwaniem i wiąże się z podwyższonym ryzykiem zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego płodu. U ciężarnej kobiety możemy obserwować pogorszenie wyrównania metabolicznego cukrzycy, w tym znaczeniu pogorszenie glikemii, czyli cukrów, oraz nasilenie jej przewlekłych powikłań. Zwiększone jest także ryzyko utraty ciąży, wad rozwojowych u płodu oraz zaburzeń w późniejszym okresie rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka. Wynika to z występujących w cukrzycy zaburzeń przemiany materii. Na szczęście medycyna nie jest już bezradna wobec tych problemów i wyzwań. Prawidłowe wyrównanie cukrzycy w tym okresie normalizuje występujące zaburzenia oraz zapewnia właściwy dopływ od matki do płodu substancji umożliwiających jego prawidłowy wzrost i rozwój. Co może zrobić kobieta chora na cukrzycę, aby urodzić zdrowe dziecko? Spróbujmy odpowiedzieć na to i inne ważne pytania dotyczące ciąży u chorych na cukrzycę. Jak zmienia się przemiana materii u kobiety ciężarnej? W okresie ciąży u kobiety istotnie zmienia się metabolizm, czyli przemiana materii. Zmiany te wiążą się z koniecznością dostarczenia dziecku odpowiedniej ilości składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Ważne jest, aby nie było ich ani za dużo, ani za mało. Głównym źródłem energii wykorzystywanym przez płód jest cukier, glukoza, która przechodzi z krwi matki do płodu przez barierę łożyska. Wahania stężenia glukozy u ciężarnej powodują również zmiany we krwi dziecka. Warto wiedzieć, że stężenie glukozy we krwi płodu jest zawsze nieco wyższe niż u matki. Zapewnia to odpowiednią ilość glukozy potrzebnej do rozwoju dziecka, stanowi także ochronę, szczególnie tkanki mózgowej, w sytuacji, gdy stężenie glukozy we krwi u ciężarnej jest zbyt niskie. Jeżeli jednak u kobiety z cukrzycą stężenie glukozy jest podwyższone, wzrasta ono także we krwi płodu, powodując u niego niekorzystne zmiany metaboliczne. Inne składniki pokarmowe, np. białka lub tłuszcze, także przechodzą przez łożysko w ilości zależnej od ich stężenia we krwi matki. Czy ciężarne kobiety chore na cukrzycę stanowią jednolitą grupę pod względem typu cukrzycy? Zdecydowanie nie. Wśród ciężarnych można spotkać różne typy cukrzycy. Znaczną część stanowią pacjentki z rozpoznaną przed ciążą cukrzycą typu pierwszego. Jednak kobiety coraz częściej zachodzą w ciążę w późniejszym wieku. Dlatego też zwiększa się liczba ciężarnych z cukrzycą typu drugiego, występującą w późniejszym wieku. Najliczniejszą grupę stanowią jednak pacjentki, które wcześniej nie chorowały na cukrzycę, a zaburzenia tolerancji glukozy pojawiły się u nich dopiero podczas ciąży. W takich właśnie przypadkach mówimy o cukrzycy ciążowej. Jej wystąpienie wiąże się głównie ze zmianami hormonalnymi zachodzącymi w tym okresie. Ten częsty i poważny problem medyczny dotyczy kilku procent wszystkich ciąż. Jak rozpoznaje się i leczy cukrzycę ciążową? Cukrzyca ciążowa pojawia się najczęściej w trzecim trymestrze ciąży. Dlatego w Polsce zaleca się przeprowadzenie u wszystkich kobiet badań przesiewowych między 24 a 28 tygodniem ciąży. Wskazane jest wówczas wykonanie testu obciążenia 50 gramami glukozy i oznaczenia jej wartości po pierwszej godzinie.
Pacjentki, u których stężenie glukozy we krwi przekracza 140 mg/100, wymagają dalszych badań. W ich przypadku należy dwukrotnie oznaczyć stężenie glukozy na czczo i w 2 godziny po spożyciu 75 g glukozy. Gdy wartości przekraczają 100 mg/100 na czczo lub 140 mg/100 w 2 godziny po spożyciu glukozy, rozpoznaje się cukrzycę ciążową. Obecnie dopuszcza się również jednostopniowe postępowanie diagnostyczne poprzez wykonanie jednego testu z 75 g glukozy. Rozpoznanie u ciężarnej zaburzeń gospodarki węglowodanowej wymaga wdrożenia właściwego leczenia. U części pacjentek wystarczy zastosowanie odpowiedniej diety, a w przypadku jej nieskuteczności niezbędne jest wprowadzenie leczenia insuliną. Ważne jest, aby pamiętać, że u wszystkich kobiet jest też koniecznym oznaczenie poziomu glukozy na czczo już w pierwszym trymestrze ciąży. Aby rozpoznać zaburzenia gospodarki węglowodanowej istniejące już przed ciążą. Wiemy, że istnieją tak zwane grupy ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej. Należą do nich m.in. pacjentki otyłe z dodatnim wywiadem cukrzycowym w rodzinie oraz cukrzycą ciążową występującą podczas wcześniejszych ciąż. U zdecydowanej większości kobiet z cukrzycą ciążową po porodzie metabolizm glukozy wraca do normy. Aby to potwierdzić, trzeba wykonać test obciążenia glukozą około 3 do 6 miesięcy po rozwiązaniu. Należy pamiętać, że u kobiet, u których choroba ta wystąpiła, istnieje wyraźne zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy w przyszłości. Jakie zagrożenia związane z ciążą występują u kobiet chorych na cukrzycę? Dzięki postępowi medycyny umieralność matek chorych na cukrzycę w czasie porodu istotnie spadła i jest obecnie prawie taka sama jak wśród kobiet bez cukrzycy. Nadal jednak choroba ta zwiększa ryzyko powikłań ciąży i porodu u matek oraz powikłań u dzieci. Ich częstość oraz nasilenie zależą od jakości kontroli metabolicznej cukrzycy od momentu poczęcia. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnąć bardzo dobre wyrównanie cukrzycy od początku ciąży, a właściwie już 3 miesiące przed zapłodnieniem i utrzymać je aż do rozwiązania. Niewątpliwie bardzo trudnym i ważnym problemem tego okresu są przewlekłe powikłania cukrzycy. W czasie ciąży u pacjentek, które już wcześniej chorowały na cukrzycę, może dojść do wystąpienia powikłań w obrębie oczu, nerek, a także naczyń krwionośnych. Jeżeli powikłania te były obecne przed zajściem w ciążę, może nastąpić przyspieszenie ich rozwoju. Do przyczyn tych niekorzystnych zmian należą pogorszenie wyrównania metabolicznego choroby, ale także zmiany hormonalne, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu występujące w tym okresie. Postęp współczesnej medycyny stwarza szansę niedopuszczenia do rozwoju i postępu przewlekłych powikłań cukrzycy u kobiet ciężarnych. U kobiet, u których wcześniej nie stwierdzono zmian w naczyniach siatkówki, badanie okulistyczne powinno się przeprowadzać w każdym trymestrze ciąży. Jeżeli rozwój uprzednio istniejących zmian ulega przyspieszeniu, tryb kontroli należy ustalić indywidualnie. Jest to niezwykle istotne ze względu na potrzebę przeprowadzenia w niektórych przypadkach zabiegów laseroterapii. Cukrzycy często towarzyszy nadciśnienie tętnicze. Zdarza się, że pojawia się ono po raz pierwszy podczas ciąży i może być jedną z przyczyn nasilenia przewlekłych powikłań cukrzycy w tym okresie. Warto wiedzieć, że niektóre leki przeciwnadciśnieniowe są przeciwwskazane u kobiet w ciąży, dlatego też lekarz prowadzący może i powinien zmienić leczenie stosowane przed ciążą. Jakie mogą być zagrożenia dla płodu, jeżeli matka jest chora na cukrzycę? Należy podkreślić, że zagrożenie dla zdrowia dziecka występuje przede wszystkim u tych kobiet, u których przed zajściem w ciążę oraz w okresie jej trwania cukrzyca była źle kontrolowana. Zwiększone jest wówczas ryzyko przedwczesnego porodu. Kobiety, które nie osiągnęły wyrównania metabolicznego cukrzycy, rodzą z reguły dzieci duże
Ich masa urodzeniowa może przekraczać 4000 gramów, a nawet 4,5. Wiąże się to z nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej i narządów wewnętrznych w warunkach, gdy u matki jest trwale podwyższone stężenie glukozy, które w zwiększonych ilościach łatwo przechodzi przez łożysko do krwi płodu. Lekarze nazywają taką sytuację makrosomią. Duża masa urodzeniowa dziecka zwiększa ryzyko urazów okołoporodowych i innych powikłań tego okresu. Znacznie rzadziej matki chore na cukrzycę rodzą noworodki z niską masą urodzeniową i cechami opóźnienia rozwoju. Ten objaw w języku medycznym nazywa się mikrosomią. Ryzyko urodzenia takiego dziecka wzrasta u ciężarnych z długotrwałą cukrzycą i zaawansowanymi przewlekłymi powikłaniami naczyniowymi. Warto podkreślić, że noworodki matek chorych na cukrzycę wymagają specjalistycznego nadzoru w okresie okołoporodowym. Szczególnie ważny okres w życiu tych dzieci to pierwsze kilka dni do kilku tygodni. Później najczęściej rozwijają się one podobnie jak ich rówieśnicy. U zdecydowanej większości noworodków matek chorych na cukrzycę nie stwierdza się wad rozwojowych. Niemniej trzeba być świadomym, że w porównaniu z dziećmi matek zdrowych u noworodków kobiet chorujących na cukrzycę wady wrodzone występują częściej. Do najczęstszych z nich należą wady serca, układu nerwowego oraz układu kostno-zmięśniowego. Umieralność noworodków matek chorujących na cukrzycę niegdyś była bardzo duża. Obecnie znacznie się zmniejszyła, a w ośrodkach zapewniających wykwalifikowaną opiekę specjalistyczną diabetologa, położnika i pediatry neonatologa spadła do poziomu odpowiadającego umieralności noworodków kobiet bez cukrzycy. Co może zrobić kobieta chora na cukrzycę, aby urodzić zdrowe dziecko? Od postawy przyszłej matki i jej współpracy z zespołem sprawującym nad nią opiekę specjalistyczną zależy, czy uda się osiągnąć idealne wyrównanie metaboliczne cukrzycy, który jest najistotniejszym warunkiem prawidłowego przebiegu ciąży i jej pomyślnego zakończenia. U kobiet chorych na cukrzycę typu pierwszego niezbędne jest stosowanie intensywnej insulinoterapii, aby osiągnąć wyrównanie metaboliczne cukrzycy, a u niektórych istnieje możliwość zastosowania osobistej pompy insulinowej do ciągłego podawania leku. Należy jednak podkreślić, że wymaga to specjalistycznej, wieloetapowej edukacji, zarówno w odniesieniu do wdrożenia leczenia, jak również radzenia sobie w sytuacjach szczególnych. Ponadto u chorych na cukrzycę typu drugiego odstawia się leki doustne i wdraża intensywną insulinoterapię insulinami ludzkimi. Bardzo dobra kontrola metaboliczna powinna poprzedzać o około 8 do 12 tygodni moment zapłodnienia. Już przed ciążą pacjentka powinna dążyć do osiągnięcia prawidłowych wartości hemoglobiny glikowanej oraz dobowego profilu glikemii. Niezwykle istotnym elementem planowania ciąży jest eliminacja przez pacjentkę ognisk zakażenia, które powodują zwiększenie zapotrzebowania na insuliny i mogą stanowić przyczynę chwiejności cukrzycy. Czy u wszystkich pacjentek z cukrzycą powinno się w okresie ciąży stosować insulinę? Insulina jest jedynym lekiem obniżającym stężenie glukozy, który można obecnie stosować u kobiet w ciąży. Powinno się ją podawać nie tylko wszystkim chorym na cukrzycę typu pierwszego, ale także chorym na cukrzycę typu drugiego oraz u części przyszłych matek z cukrzycą ciążową, u których zastosowana dieta nie pozwoliła osiągnąć prawidłowych glikemii. Intensywna insulinoterapia, o której wspomniano wcześniej, opiera się na ogół na kilkakrotnych wstrzyknięciach insuliny krótko działającej przed posiłkami oraz jednym lub dwukrotnym podaniu insuliny długodziałającej. Wspólnym celem pacjentki oraz całego zespołu terapeutycznego powinno być osiągnięcie stężeń glukozy spełniających kryteria tzw. normoglikemii, czyli idealnego wyrównania metabolicznego glikemii. Odpowiada to stężeniu glukozy na czczo w granicach 60-90 mg/%, a w godzinę do półtorej po posiłku poniżej 120 mg/%. Czy podczas ciąży zmienia się zapotrzebowanie na insulinę?
Zdecydowanie tak. Znajomość tego faktu jest niezbędna dla ciężarnej, aby mogła właściwie reagować w zależności od zaistniałej sytuacji. W czasie ciąży obserwuje się zmienność zapotrzebowania na insulinę. Na początku dość często obserwujemy zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę. Jest bardzo ważne, aby w tym okresie, któremu często również u ciężarnych bez cukrzycy towarzyszą spadek apetytu, nudności, wymioty, nie dopuszczać do zmniejszenia ilości przyjmowanych pokarmów, ponieważ w warunkach ograniczenia ilości posiłków może dojść do nasilenia chwiejności cukrzycy oraz kwasicy. Oba te zjawiska są szczególnie niekorzystne w pierwszych 3 miesiącach ciąży ze względu na proces formowania się narządów płodu. W późniejszych miesiącach, w 2. i 3. trymestrze, obserwuje się systematyczny wzrost zapotrzebowania na insulinę, przekraczający nieraz 2-krotnie dawkę sprzed ciąży. Bezpośrednio przed porodem, czyli w 37-40 tygodniu, zapotrzebowanie na insulinę stabilizuje się, a nawet u niektórych ciężarnych obserwuje się konieczność obniżenia dawki. Pacjentka powinna jednak wiedzieć, że gwałtowny spadek zapotrzebowania na insulinę w czasie ciąży jest istotnym sygnałem zagrożenia płodu i wymaga wnikliwej oceny ginekologicznej. Po porodzie, a właściwie już w trakcie porodu, zapotrzebowanie na insulinę spada bardzo szybko, nawet o połowę. Czy to prawda, że w okresie ciąży u pacjentki z cukrzycą narasta chwiejność choroby? Rzeczywiście, w pierwszych tygodniach ciąży można zaobserwować zwiększenie się chwiejności cukrzycy. Przyczynami są zmiany hormonalne zachodzące podczas ciąży, czynniki psychiczne oraz występujące niekiedy zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i wymioty obserwowane na początku ciąży. Chwiejność ta może doprowadzić do wystąpienia epizodów kwasicy, szczególnie niekorzystnych na początku ciąży. W 2. i 3. trymestrze ciąży zazwyczaj obserwuje się zmniejszenie chwiejności cukrzycy. Jak już wspomniano, wzrasta wówczas zapotrzebowanie na insulinę. Zwiększa się też liczba kalorii w diecie. U większości ciężarnych z cukrzycą dochodzi wówczas do poprawy wyrównania metabolicznego cukrzycy. Kto powinien sprawować opiekę nad ciężarną z cukrzycą? Ciąża powikłana cukrzycą zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem, dlatego też konieczna jest opieka doświadczonych specjalistów, aby zapewnić matce i dziecku maksymalne bezpieczeństwo. Jakich zaleceń dietetycznych powinna przestrzegać chora na cukrzycę w okresie ciąży? Niezwykle istotnym warunkiem postępowania w ciąży jest właściwe leczenie dietetyczne. Zalecenia tego okresu nie odbiegają istotnie od ogólnych wskazówek związanych z dietą cukrzycową. Jednak muszą one uwzględniać dostarczenie wszystkich składników odżywczych oraz zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne w miarę wzrostu rozwijającego się płodu. Począwszy od 2. trymestru ciąży, zaleca się zwiększenie liczby kalorii w diecie. Wzrost masy ciała w tym okresie nie powinien być jednak większy niż 1 kg na miesiąc. Aby to osiągnąć, u kobiet bez nadwagi przed ciążą dobową podaż kalorii zwiększa się o około 300. Pacjentki otyłe wymagają osobnego określenia zwiększenia kaloryczności diety, ale powinno być ono mniejsze niż 300 kalorii. Szczegółowe zalecenia należy ustalić w porozumieniu z lekarzem, diabetologiem i dietetyczką. Ponadto wskazany jest wzrost podaży białka w diecie do 1 g na kilogram masy ciała. Jednak należy zachować ostrożność u pacjentek z nefropatią cukrzycową. Dieta ciężarnej powinna zawierać duże ilości błonnika, który skutecznie zapobiega zaparciom. Ponadto znacznie wzrasta zapotrzebowanie na witaminy, kwas foliowy, a także sole mineralne, w szczególności wapń, jod, żelazo i magnez. Lekarz prowadzący powinien wskazać ciężarnej stosowne dla niej preparaty wielowitaminowe, pomagające w uzupełnieniu potrzebnych składników. Jakie są zalecenia dotyczące stosowania antykoncepcji u kobiet chorych na cukrzycę? U kobiet chorych na cukrzycę żadna z metod antykoncepcji nie jest bezwzględnie przeciwwskazana. Wyboru powinien jednak dokonać doświadczony lekarz.
Z uwagi na możliwość wystąpienia poważnych powikłań u dziecka kobiety chorej na cukrzycę w sytuacji niepowodzenia antykoncepcji, stosowana metoda powinna być bardzo skuteczna, a z drugiej strony jak najmniej wpływająca na pogorszenie wyrównania cukrzycy.